W dzisiejszym Klubu Tygodniku będzie o tym, że wolność słowa, wolność zgromadzeń i wolność stowarzyszania się powinna być dla wszystkich, a nie tylko dla naszych. A także o tym, że czasami nadgorliwość bywa gorsza nie tylko od faszyzmu, ale również od lewactwa. Ja się nazywam Piotr Trudnowski, a to jest Klubo Tygodnik, w którym co tydzień na przemian z Andrzejem Kochutem komentujemy wydarzenia krajowe i międzynarodowe. Na początek mam dla Was dobre, mam nadzieję, ogłoszenie. Udało się po wielu miesiącach Waszych próśb i naszych opóźnień wreszcie wystartować z Klubo Tygodnikiem również w wersji audio. Od końca października co najmniej na platformach Anchor i Spotify możecie znaleźć Klubo Tygodniki w wersji audio, w wersji podcastowej. Jeżeli wolicie słuchać niż oglądać, co w naszym przypadku pewnie jest uzasadnione, albo po prostu jesteście bardziej przywiązani do odsłuchiwania treści niż oglądania ich na YouTubie, zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żebyście zajrzeli na swoją ulubioną platformę podcastową, sprawdzili, czy już tam jest Klubo Tygodnik. Na tych platformach, na których jeszcze nas nie ma, pojawi się nasz podcast, jak tylko zostanie zaakceptowany w najbliższych dniach. Kliknijcie tam subskrypcję, obserwację, dzwoneczek, jak tylko się to nazywa, i śledźcie nasze klubotygodniki również w tej nowej wersji. Oczywiście te osoby, które wolą YouTube'a, zachęcam do tego, żeby zostać na tej platformie, komentować, lajkować nasze nagrania. I przypominam przy okazji, że to już kolejny podcast Klubu Jagiellońskiego. Jeżeli poza klubotygodnikiem nie znacie naszej twórczości, to zachęcam do subskrypcji Kultury Poświęconej, Sceptechu, Po Amerykańsku i podcastu Międzymiastowo. Wszystkie te podcasty są dostępne na naszej stronie internetowej, na Spotify'u, na Anchorze, na pozostałych platformach. Jeżeli chcielibyście, by ta działalność audiowizualna Klubu Jagiellońskiego się rozwijała, pamiętajcie o tym, że stałą darowizną albo darowizną jednorazową, wybierając odpowiedni przycisk na naszej stronie, możecie ją wesprzeć finansowo. I tyle ogłoszeń, przejdźmy do sedna dzisiejszego odcinka, a będzie, jak już wspomniałem we wstępie, o wolności słowa, wolności zgromadzeń, podejściu do swobód obywatelskich i obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, bo w każdym z tych tematów było ostatnio głośno po różnych stronach debaty publicznej. I cóż, wielokrotnie mówiłem o tym, że cechą charakterystyczną polskiej polityki jest hipokryzja i chociaż radykałów z prawej i lewej strony bardzo wiele różni, zwolenników PiSu i Platformy bardzo wiele różni, to jest ta jedna rzecz, która co do zasady ich łączy, to hipokryzja i fakt, że nie stosują równych zasad oceny projektów, działań, inicjatyw, do których się odnoszą. A jest tak, że kolejny raz właśnie kwestie wolności słowa i wolności zgromadzeń stanęły w centrum debaty publicznej. Po pierwsze, dzieje się tak z powodu tego, że zbliża się kolejny Marsz Niepodległości i jak to jest w zwyczaju, zwolennicy lewicy, część polityków opozycji zaczyna głośno mówić o tym, że takiego marszu po prostu być nie powinno. Mieliśmy próbę delegalizacji stowarzyszenia Marsz Niepodległości, które od wielu lat Marsz Niepodległości organizuje. Prokuratura odrzuciła ten wniosek, no ale jak widać, pomysł na to, żeby delegalizować stowarzyszenia, obywatelskie zrzeszenia, które działają na rzecz jakiejś sprawy tylko dlatego, że nie podobają nam się wartości, które wyznają te organizacje, albo nie podoba nam się to, do jakich poglądów politycznych ich członkom jest blisko, ma się w polskiej debacie publicznej bardzo dobrze. Mamy oczywiście sądowe awantury o to, czy Marsz Niepodległości się odbędzie. Z jednej strony mamy decyzję na temat tego, że nie będzie Marsz Niepodległości odbywał się jako zarejestrowane zgromadzenie coroczne. Zgromadzenie, które rok temu się odbyło, było zgromadzeniem nielegalnym. Bardzo się cieszę, że dzisiaj sąd się przychylił do naszego wniosku i w związku z tym jasno potwierdził, że wojewoda nie powinien był rejestrować zgromadzenia cyklicznego. Ale z drugiej strony organizatorzy mówią o tym, że zarejestrowali wydarzenie jednorazowe. Co prawda ze względu na ograniczenia covidowe nie będzie mogło w nim oficjalnie wziąć zbyt wiele osób udziału, ale przecież nikt nie zakaże przypatrywania się innym przechodniom temu, jak wygląda ten legalny, zarejestrowany marsz. I jak co roku trwa ta sama dyskusja, która szczerze mówiąc bardzo mnie żenuje. Żenuje mnie dlatego, że uważam, że
I tak długo, dopóki ktoś nie głosi na zgromadzeniach treści jednoznacznie niezgodnych z polskim prawem, takich treści, które są zakazane przez polskie prawo, co do których kodeks karny wskazuje jednoznacznie obowiązek ich ścigania, to manifestacje po prostu powinny móc się odbywać. No ale z drugiej strony wcale nie jest lepiej i trudno mówić o tym, że mamy do czynienia tylko z hipokryzją lewicy, bo na prawicy pojawili się tacy, którzy lewicę w tej hipokryzji postanowili prześcignąć, no i mieliśmy w zeszłym tygodniu wielką awanturę o projekt obywatelski Kai Godek i związanego z nią środowiska, który proponuje, żeby zakazać w Polsce takich manifestacji, które w dużym skrócie promują ideologię LGBT. Szanowni Państwo, ja w trybie sprostowania, ponieważ wielokrotnie padło moje nazwisko. Ponieważ wielokrotnie padło moje nazwisko, chciałabym sprostować. Może zabrać głos, obie osoby były zgłoszone. No niech się pan nie zabra. I znowu można powiedzieć to samo, tylko z drugiej strony. Znów mamy pomysł, że ktoś ustawowo, centralnie, sądowo zakaże jakiejś grupie obywateli głosić swoje poglądy na manifestacjach. Moim zdaniem nie ma to żadnego sensu i nie ukrywam, że w tej sprawie jestem liberałem. Najbliżej mi do takich komentatorów jak na przykład Łukasz Warzecha czy Paweł Dobrowolski, którzy na Twitterze zwracali uwagę na to, że tak naprawdę nie ma żadnych poważnych argumentów na rzecz tego, żeby zarówno ograniczać parady równości, jak i zakazywać Marszu Niepodległości, że wszyscy się zmieścimy, że obywatele mają prawo prezentować swoje poglądy, nawet wtedy, kiedy one są kontrowersyjne. I pierwszy argument za tym, żeby nie zakazywać takich manifestacji, nie ograniczać prawa dotyczącego zgromadzeń, nie ograniczać wolności słowa w tym zakresie, to właśnie taki prosty, liberalny pogląd, który mówi, powinniśmy dbać o wolność słowa i dbać o to, żeby ludzie, którzy mają poglądy nawet niepopularne, nawet takie, z którymi się nie zgadzamy, nawet takie, które nas szczerze denerwują i irytują, mieli prawo zabierać głos. Ale są jeszcze dwa pomniejsze argumenty, które sprawiają, że ja się ze zwolennikami ograniczania wolności słowa, wolności zgromadzeń i wolności stowarzyszania się ze względu na poglądy nie zgadzam. Często pojawia się taki argument, że nie możemy pozwalać na to, żeby funkcjonowały organizacje albo funkcjonowały zgromadzenia, które wzywają do łamania konstytucji. No tylko, że to jest moim zdaniem dość nieprzekonujący argument, no bo jednak Konstytucja to nie jest Pismo Święte. Konstytucja to coś, co można zmieniać, to coś, co czasem należy zmieniać. I dlaczego osobom, które chciałyby jej zmiany w jakimś zakresie, mielibyśmy zakazać manifestowania swoich poglądów? W jaki inny sposób one miałyby zbudować na przykład większość sejmową na rzecz tego, żeby doprowadzić do tej zmiany konstytucji, jeżeli nie mogłyby manifestować swoich poglądów? Uważam, że te argumenty, które mówią o tym, że ze względu na wartości wymienione w konstytucji powinniśmy ograniczać prawo dyskusji na temat jej zmiany, są po prostu bałamutne. I wreszcie trzeci argument, bardziej praktyczny. Zawsze wtedy, kiedy jakiejś mniejszościowej grupie zaczynamy czegoś zakazywać, kiedy zaczynamy ograniczać jej wolność wypowiadania się, to w praktyce ona zyskuje, zwłaszcza w dzisiejszych czasach w internecie, nowych zwolenników i nową narrację. Patrzcie, jak nas prześladują. Patrzcie, jak się nas boją. Patrzcie, jesteśmy tak skuteczni, że muszą sięgać już do cenzury, żeby nas zablokować. Jesteśmy blisko zwycięstwa. Dlatego każdy taki zakaz tak naprawdę sprawia, że radykałowie, czy to z lewej, czy prawej strony, zyskują wiatr w żagle, stają się w jakimś stopniu jeszcze bardziej antysystemowi i w realiach na przykład debaty internetowej zyskują nowych zwolenników i przy okazji coraz bardziej się radykalizują. Dlatego uważam, że lepiej, kiedy mamy taką demokrację, w której osoby o skrajnych poglądach funkcjonują w jej ramach i mogą zgodnie ze swobodami obywatelskimi, wolnością słowa, zrzeszania się, organizowania manifestacji, pokazywać swoje poglądy i pokazywać, jak bardzo są liczni, bo dość szybko przekonają się, że nie są tak liczni, jakby chcieli. Jak więc możecie się już domyślać, jestem dość wyrazistym przeciwnikiem tego projektu Stop LGBT, który promowała Kaja Godek ze swoimi zwolennikami w Sejmie, ale uwaga, z drugiej strony wcale nie uważam, że doszło do jakiegoś
potwornego skandalu, że w ogóle ten projekt znalazł się w Sejmie. Wydaje mi się on bardzo głupi i o tym, co szczerze mówiąc wydaje mi się w nim naprawdę najgłupsze i najbardziej nieodpowiedzialne, powiem na sam koniec dzisiejszego nagrania. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym uporządkować kilka kwestii, bo znów mieliśmy niestety do czynienia ze strony tak zwanych demokratycznych mediów i środowisk obywatelskich, opozycyjnych i tak dalej, do czynienia z niebywałym festiwalem hipokryzji. Pierwsza i najważniejsza rzecz, mogliście usłyszeć w ostatnich dniach, to w ogóle skandal, że taki projekt znalazł się w Sejmie. Otóż nie, ten projekt znalazł się w Sejmie ze względu na to, że obywatele skorzystali ze swojego konstytucyjnego uprawnienia, jakim jest zgłaszanie obywatelskich projektów ustaw. Pod tym projektem zebrano ponad 140 tysięcy podpisów, wypełniono wymogi dotyczące obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Zgodnie z prawem taki projekt powinien trafić na salę sejmową w ciągu 3 miesięcy od złożenia tych podpisów w Sejmie i tak też się stało. Nie było innego wyjścia, jak go procedować. Nie było innego wyjścia, jak dać przedstawicielom Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej prawo do jego zaprezentowania w Sejmie. Że mówili rzeczy głupie, niesmaczne, że eskalowali emocje w Sejmie i dawali pole do popisu lewicy. Cóż, to ich polityczny błąd, ale mieli święte prawo pojawić się w Sejmie i święte prawo doprowadzić do tego, by zebrane 140 tysięcy podpisów obywateli zostało poważnie potraktowane przez polityków. Kwestia druga to kwestia tego, że ten projekt został skierowany do komisji, nie został odrzucony w pierwszym czytaniu. Tu znów można powiedzieć festiwal hipokryzji i to tak naprawdę z obu stron, choć wydaje mi się szczerze mówiąc, że z tej krytycznej wobec projektu strony liberalno-lewicowej bardziej kompromitujący. Ponieważ postulat tego, żeby obywatelskie projekty ustaw nie mogły być odrzucane w pierwszym czytaniu, to postulat, który środowiska obywatelskie formułują od wielu lat. Przede wszystkim Instytut Spraw Obywatelskich z Łodzi od wielu lat prowadzi kampanię Obywatele Decydują, w której tak naprawdę od ponad dekady walczy o to, żeby projekty obywatelskie były poważniej traktowane przez polityków i między innymi sformułował taki postulat: zakażmy odrzucania ich w pierwszym czytaniu. Chodzi o to, żeby po prostu te projekty, które zmobilizowały obywateli, które wyszły z obywatelskiej inicjatywy, które zebrały ponad 100 tysięcy podpisów, były poważnie potraktowane, żeby trafiły na komisję, żeby tam mogła zostać przeprowadzona nie w świetle kamer i fleszy sali plenarnej, ale w takiej spokojniejszej, merytorycznej dyskusji, poważna rozmowa na temat tego, co w tym projekcie jest dobrego, co złego, żeby nie można było tak naprawdę na samym początku wyrzucać tych podpisów do niszczarki. I cóż, można powiedzieć, można się z takim podejściem zgadzać, można się nie zgadzać, no ale gdybyśmy spojrzeli na deklarację, to obie strony debaty publicznej formalnie zgadzają się z tym postulatem. Ponieważ ten postulat sformułowany przez Instytut Spraw Obywatelskich trafił do słynnego pakietu demokratycznego, który w czasach, kiedy PiS było w opozycji, przygotował dzisiejszy senator aktualnie Koalicji Polskiej Kazimierz Michał Ujazdowski, i w poprzedniej kadencji został złożony przez Prawo i Sprawiedliwość. Na stronie Instytutu Spraw Obywatelskich możemy przeczytać o tym, jak lobbując za swoim pomysłem, społecznicy spotykali się z przedstawicielami Sejmu, spotykali się z politykami różnych partii tej kadencji 2011-2015 i cóż, było tak jak zwykle, to znaczy posłowie opozycji mówili, że oni chętnie poprą ten postulat, a posłowie koalicji rządzącej mówili, że oni co do zasady są za, no ale wiecie, my tutaj rządzimy, to nie jest takie łatwe, musimy mieć zgodę szefostwa klubów parlamentarnych i tak dalej, i tak dalej. Sytuacja zmieniła się na początku poprzedniej kadencji, tej pierwszej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości, wtedy na samym początku kadencji Prawo i Sprawiedliwość złożyło cały pakiet demokratyczny, między innymi zakładający to, że nie będzie można odrzucać projektów w pierwszym czytaniu. Co na to powiedziała Platforma Obywatelska? Powiedziała: wykastrowaliście własny pakiet demokratyczny, nie złożyliście go w pełnej wersji, my składamy tą oryginalną, prawdziwą, najbardziej demokratyczną i najbardziej proobywatelską i proopozycyjną wersję pakietu demokratycznego. I tam również znalazł się ten postulat, żeby nie można było odrzucać projektów obywatelskich w pierwszym czytaniu. I co? I zależnie od głosowania, zarówno PiS, jak i Platforma głosują przeciwko pracom nad projektem w pierwszym czytaniu, no bo oczywiście z pakietów demokratycznych nic nie wyszło, nigdy nie trafiły one
do ostatecznego głosowania, nigdy nie zostały zatwierdzone, choć w teorii oczywiście wszyscy się z nimi zgadzają, głównie wtedy, kiedy są w opozycji. No ale krytycy Prawa i Sprawiedliwości mówią w ostatnim czasie, że nie jest prawdą to, co mówią politycy PiSu, że oni zagłosowali za tym projektem tylko dlatego, że popierają to, żeby nie można było odrzucać projektów obywatelskich w pierwszym czytaniu, ponieważ stosują tę zasadę tylko do prawicowych projektów, a tych, które nie są zgodne z ich światopoglądem, nie traktują w ten sam sposób. To tylko częściowo prawda. Sprawdziłem, jak to wyglądało w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości i faktycznie było jedno takie głosowanie, przynajmniej ja znalazłem jedno, w którym w reakcji na obywatelski projekt ustawy Prawo i Sprawiedliwość w pierwszym czytaniu zagłosowało za jego odrzuceniem. To był projekt dotyczący przywrócenia emerytur funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL i w tej sprawie rzeczywiście takiej fundamentalnej, antykomunistycznej, dekomunizacyjnej PiS zagłosował za odrzuceniem tego projektu, ale już w innych sprawach dalekich światopoglądowo od tego, co Prawo i Sprawiedliwość chciałoby popierać, reakcja była cokolwiek inna. Mieliśmy na przykład projekt zakazujący finansowania lekcji religii z pieniędzy państwowych, projekt organizowany przez Leszka Jarzdzewskiego z Liberté. W przypadku tamtego projektu Prawo i Sprawiedliwość w poprzedniej kadencji wstrzymało się od głosu właśnie zgodnie z zasadą, żeby nie blokować projektu w pierwszym czytaniu. W efekcie projekt trafił do komisji i tam już został, nigdy z niej nie wyszedł. Ale również w bardzo głośnym projekcie w sprawie prawa aborcyjnego, w sprawie projektu Ratujmy Kobiety 2017, czyli takiego projektu, który poszerzał w Polsce prawo do aborcji, duża grupa posłów PiSu, 59, jeśli dobrze pamiętam, posłów PiSu na czele z Jarosławem Kaczyńskim, Joachimem Brudzińskim, Mariuszem Błaszczakiem i Krystyną Pawłowicz zagłosowali za tym, żeby ten projekt skierować do komisji. A dlaczego projekt nie trafił do komisji? Bo nie zmobilizowała się opozycja, blisko 30 posłów Platformy Obywatelskiej i kolejnych wielu posłów, m.in. klubu Nowoczesna, nie przyszło na to głosowanie, w związku z czym niewielka grupa posłów PiSu wystarczyła do tego, żeby ten projekt zablokować. Dlatego naprawdę, jakkolwiek uważam ten projekt za głupi i niemądry, to trudno mi się oburzać, że przeszedł on do kolejnego czytania. I co więcej, wcale nie cieszę się z tego, że on pewnie zostanie potraktowany jak to zwykle projekty obywatelskie już w komisji, czyli ta komisja albo nigdy nie zostanie zwołana, albo zostanie zwołana w najlepszym razie w momencie, w którym trzeba będzie coś przykryć, wywołać wielką awanturę, pokazać, że PiS proceduje ten skandaliczny projekt Kai Godek, będzie wielka awantura na komisji, protesty obywateli, ostre słowa, wielkie kłótnie, wielkie zażenowanie, a potem znowu wróci na swoje miejsce, czyli do zamrażarki, bo taka jest niestety logika polityków, którzy traktują w ten sposób projekty obywatelskie. Ja zachęcam Was do zapoznania się z tymi postulatami Instytutu Spraw Obywatelskich, o którym już wspomniałem, dotyczącymi tego, jak powinny być traktowane projekty obywatelskie. Tam są m.in. propozycje tego, żeby wprowadzić takie sztywne terminy na procedowanie projektów, żeby one nie mogły być rozgrywane w ten sposób, tylko żeby właśnie można było na ich temat podyskutować i zamknąć sprawę w określonym czasie, a nie czekać 6 albo 8 lat, bo tyle mniej więcej najdłużej trwały projekty, które czekały na swoje rozpatrzenie w polskim Sejmie, a potem je dopadała tak zwana zasada dyskontynuacji i okazywało się, że tak naprawdę nic z tymi setkami tysięcy podpisów obywateli się nie dzieje. Wolałbym, żebyśmy nawet gorące, czasami może i gorszące dyskusje w Sejmie mieli, niż w taki sposób traktowali obywatelskie podpisy. No bo to jest po prostu ucieczka przed odpowiedzialnością i rozgrywanie gorących, polaryzujących tematów tak naprawdę do celów tego, kto ma większość w polskim Sejmie. Ale na sam koniec zostawiłem rzecz moim zdaniem najciekawszą w całym tym projekcie i moim zdaniem rzecz, która po pierwsze świadczy o tym, że ten projekt naprawdę nie ma żadnych szans na przyjęcie w tym Sejmie, a po drugie świadczy o tym, jak bardzo nieprzygotowani byli jego inicjatorzy do tego, żeby taki projekt wypracować. Otóż jeżeli zajrzycie sobie do niego, bo pewnie wiele o tym projekcie słyszeliście, wiele słów oburzenia na jego temat mieliście okazję usłyszeć lub przeczytać, a pewnie niewielu z Was zajrzało do samego projektu, ja zachęcam do tego, żeby to zrobić, bo jak sam do niego zajrzałem, to nie ukrywam, że włosy stanęły mi dęba. Tak jest nieprofesjonalny, głupi
i szkodzi sprawie, w której tak naprawdę został przygotowany. Otóż projekt mówi o tym, że nie będzie można organizować zgromadzeń, które dotyczyć będą takich kwestii jak kwestionowanie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, propagowania rozszerzenia instytucji małżeństwa na osoby tej samej płci, czy na przykład propagowania możliwości przysposabiania dzieci przez osoby tej samej płci, jak również zakazane będzie posiadanie na manifestacjach materiałów, których treść odwołuje się do tych zagadnień. Przeczytajcie te przepisy jeszcze raz uważnie. Mamy przepis, który mówi o treści odwołującej się do zagadnień i celu zgromadzenia, który nie może dotyczyć. A dopiero później wylistowane mamy kwestie, jakich zgromadzenie nie może dotyczyć. Wniosek? Moim zdaniem bardzo prosty. Ja nie mam wątpliwości, że na przykład manifestacja przeciwko wprowadzaniu w Polsce małżeństw homoseksualnych będzie dotyczyła kwestionowania małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, a transparent z napisem stop adopcji dla homomałżeństw będzie odwoływał się do zagadnienia propagowania możliwości przysposabiania dzieci przez osoby tej samej płci. To w praktyce oznacza, że gdyby projekt Kai Godek został przyjęty w tym Sejmie, gdyby to prawo w wersji, którą aktywiści z nią związani przygotowali, weszłoby to prawo w życie, to gdyby w kolejnej kadencji do władzy w Polsce doszła Lewica z Platformą Obywatelską i przygotowała projekt ustawy, który będzie wprowadzał małżeństwa homoseksualne albo będzie pozwalał na adopcję dzieci przez homoseksualistów, to Kaja Godek ze swoimi zwolennikami nie będzie mogła zorganizować protestu przeciwko przyjęciu tej ustawy, bo nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że taki protest dotyczyć właśnie będzie tematyki propagowania małżeństw homoseksualnych. Moim zdaniem to znakomity przykład na to, że nadgorliwość bywa gorsza nie tylko od faszyzmu, ale od lewactwa właśnie i chyba sami autorzy tego projektu nie zdają sobie sprawy z tego, że sami proponują bicz, z którym mogliby w przyszłości, w przypadku odpowiednich decyzji sądów, samorządów, policji, bardzo mocno oberwać. Ale tak naprawdę moim zdaniem to pokazuje najpoważniejsze zagrożenie związane z tego typu projektami. Kiedy raz wejdziemy na drogę ograniczania wolności słowa, wolności zgromadzeń, to czasem nawet przypadkiem może się okazać, że dotyczy to nie tylko naszych przeciwników, ale nas samych. I w tym sensie myślę, że Kaja Godek zrobiła dobrą robotę dla zwolenników wolności słowa, wolności zgromadzeń, ponieważ łatwo zobaczyć na tym kuriozalnym przykładzie, że nawet samemu mając, jak można powiedzieć z perspektywy Kai Godek, dobre intencje, można zablokować swoją własną wolność słowa. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w kampanii prezydenckiej Rafał Trzaskowski zadeklarował w jednym z wywiadów, że on chętnie weźmie udział w Marszu Niepodległości. Dlaczego to robił? No oczywiście dlatego, że zbliżała się druga tura wyborów prezydenckich i to, czy ma w niej szansę, w dużym stopniu zależało od zwolenników Konfederacji. Chciał mrugnąć okiem do tego elektoratu z sympatią patrzącego na Marsz Niepodległości i powiedzieć, że on to przeciwko Marszowi Niepodległości tak naprawdę nic nie ma. Jak się okazało w praktyce, stara się dzisiaj organizatorom Marszu Niepodległości rzucać kłody pod nogi, próbuje delegalizować organizujące je stowarzyszenie, próbuje sądowo zablokować marsz. Pewnie 11 listopada znowu będziemy mieli do czynienia z awanturami związanymi z tym, że nie można tego marszu przeprowadzić w pełni legalnie i z pełnym wsparciem władz miasta czy służb porządkowych, tak jak duże manifestacje powinny być przeprowadzane. Ale można powiedzieć, że w pewnym sensie Rafał Trzaskowski stanął na czele tego marszu. 3 lata temu przed marszem na stulecie niepodległości publikowaliśmy na naszych łamach tekst Krzysztofa Izdebskiego, osoby, której ani o sympatię do Marszu Niepodległości, ani w ogóle o prawicowe poglądy podejrzewać nie można. On wówczas napisał tekst z perspektywy antyfaszysty właśnie, w którym pisał o tym, że jego zdaniem Hanna Gronkiewicz-Waltz, próbując zablokować Marsz Niepodległości, symbolicznie stanęła na jego czele. I tak samo można powiedzieć, że Rafał Trzaskowski dzisiaj staje na
czele Marszu Niepodległości, próbując go zablokować, czyli prezentując antywolnościową postawę, którą organizatorom Marszu Niepodległości próbuje się przypisywać, a przy okazji na pewno zwiększa zainteresowanie tym marszem i sprawia, że przez najbliższych kilka dni będziemy głównie na ten temat dyskutować. I cóż, ja szczerze mówiąc wolałbym, żeby Rafał Trzaskowski nie deklarował, że pójdzie na Marsz Niepodległości, ani symbolicznie nie stawał na jego czele, tylko po prostu pozwolił mu przemaszerować. Tak samo jak wolałbym, żeby Kaja Godek zamiast szukać pomysłów na to, w jaki sposób zablokować możliwość manifestowania ludziom, z których poglądami się nie zgadza, nie proponowała przepisów, które w praktyce sprawią, że to Kaja Godek nie będzie mogła protestować przeciwko wejściu w życie przepisów, które po prostu będą budziły jej fundamentalny sprzeciw. Wydaje mi się, że dużo lepiej żyłoby nam się w Polsce, w której może przejść i Parada Równości, i Marsz Niepodległości, i dużo lepiej byłoby żyć w Polsce, w której można protestować zarówno na rzecz wprowadzenia małżeństw homoseksualnych, jak i przeciwko nim. Niestety, hipokryzja polskich polityków i radykałów z obu stron sprawia, że coraz bliżej jesteśmy scenariusza, w którym nie będzie można ani jednego, ani drugiego, a radykałowie oczywiście dalej będą maszerowali i protestowali, tylko będą zyskiwali jeszcze większy poklask dlatego, że próbuje im się rzucać kłody pod nogi. Chyba nikomu o to nie chodziło, prawda?